czwartek, 14 dzień września. Anna Tołaka, witam. Zapraszam na Silesia Flash. Kolejne miasto może zostać rozjechane przez kolej dużych prędkości. Tym razem mowa o Dąbrowie Górniczej, w której tory miałyby prowadzić przez środek Błędowa i Kuźniczki Nowej oraz wzdłuż Plant przy Alei Poniatowskiego. Dziś na ten temat dyskutowała sejmikowa komisja do spraw CPK. Paweł Jędrusik. W regionie w zasadzie ciężko znaleźć większe miasto, którego nie dotknie przebieg kolei dużych prędkości. Podobnie jest z Dąbrową Górniczą. Już 3 lata temu mieszkańcy wysłali prawie 7 tysięcy zastrzeżeń do rządowych projektów tej inwestycji. Jesteśmy objęci dwoma szprychami, to jest szprycha numer 7 i 8. Te dwie szprychy dość mocno ingerują w tkankę miejską, ponieważ przecinają i dzielnice zielone, ale też i centrum miasta. No są naprawdę w dużej sprzeczności z tym, co aktualnie się dzieje w Dąbrowie Górniczej i jakie projekty tak naprawdę też no są realizowane na przebiegach tych miejsc. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zwracają uwagę, że choć temat przewija się w mediach od kilku lat, to ciągle brakuje dialogu ze strony rządowej. To argument, który pada niemal na każdym takim spotkaniu. Nie zmieniło się de facto nic, dlatego że ciągle gdzieś w mediach pojawiają się sponsorowane artykuły czy też jakieś programy, które mówią o tym, jak to po prostu będzie kraj płynął mlekiem i miodem wtedy, kiedy powstanie CPK i KDP, ale żadnego konkretnego dialogu z nami nie ma. My po wyborach, wygranych wyborach, wierzę, przeanalizujemy, zweryfikujemy ten projekt. Natomiast na pewno nie można budować żadnych projektów na krzywdzie ludzkich, czyli te wywłaszczenia, bezduszne wywłaszczenia musimy pilnie powstrzymać, przejść do dialogu ze społeczeństwem. Rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego planowano na 2023 rok, a otwarcie na 2028 rok. Dziś wiadomo, że te terminy są raczej nierealne. Rybnik przygotowuje się do budowy Centrum Zielonej Energii. To forma gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym, w efekcie czego ze śmieci będzie można pozyskać ciepło, energię i wodór. W zamyśle miasta są działania proekologiczne, czyli recykling, ale i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom. Pomysłowi sprzeciwiają się jednak radni PiS. Fatima Orlińska. Rybniccy radni z koła Prawa i Sprawiedliwości Karol Szymura i Andrzej Wojaczek alarmują o niekorzystnym dla mieszkańców wpływie powstania instalacji. Jednocześnie podkreślają, że nie są przeciwni powstaniu instalacji termicznego przetwarzania odpadów, jednak lokalizacja takiej inwestycji powinna ich zdaniem być oddalona od budynków mieszkalnych. Tutaj będziemy fermentować odpady z zrzutek kuchennych, byśmy tak powiedzieli. Czyli wszystko to, czego nie zjemy na obiad, wszystko to, co w zasadzie jest w ubojni, wszystko to, co tak de facto najbardziej śmierdzi, będzie degradowane, będzie fermentowane właśnie prawdopodobnie w Chwałowicach. To tak jakbyśmy wrzucili te wszystkie jakby śmieci, tylko te resztki z obiadu, wrzucilibyśmy do takiej ogromnego pojemnika, coś a la betoniarka i byśmy tak powoli przesuwali te odpady. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest smród, kiedy coś gnije i gnije tego kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy ton. Mieszkańcy są podobnego zdania. Większości z nich plany budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów są znane, jednak nie chcą, aby powstawała tak blisko ich domów. A ja sądzę, że to jest zły pomysł w takim zaludnieniu, w takim zagęszczeniu budynków, ludzi mieszkających tutaj. To jest coś, co nie powinno tutaj być, tak? No, powinno gdzieś tam dalej, gdzie nie mieszka tyle ludzi, nie ma tyle tych budynków, tak? Tam są dwie szkoły podstawowe, tam są dwa przedszkola, tam jest liceum. Proszę Państwa, jak na to pozwolimy, no to co ci ludzie? No, nic nie pozostanie, ucieknąć z Chwałowic, wyjechać z Chwałowic, opuścić Chwałowicę. Aktualnie trwa analiza trzech wytypowanych lokalizacji, w których potencjalnie mogłoby powstać Centrum Zielonej Energii. Specjalnie powołana spółka wskazała m.in. tereny w obrębie kopalni Chwałowice czy Niewiadomia Górnego. Przedstawiciele spółki podkreślają jednak, że przy ostatecznym wyborze wariantu brane są pod uwagę różne czynniki, w tym dobro mieszkańców. Sama instalacja ma nie być w żaden sposób uciążliwa, ponieważ biofermentownia ma dotyczyć odpadów biodegradowalnych. To przetwarzanie w zamkniętych bioreaktorach w formie beztlenowej w tak zwanych biogazowniach. I ta biogazownia faktycznie w Rybniku jest instalacją niezwykle potrzebną,
dlatego że ona nie służy wyłącznie przetworzeniu odpadów, ale pozwala nam również osiągać inne efekty, jak na przykład wytwarzać energię elektryczną, ciepło i nawozy. I te procesy, które prowadzi się w nowoczesnych biogazowniach, one są hermetyczne. Co oznacza, że uciążliwości wynikające z przetwarzania nie wydostają się poza instalację. Rozwiązanie ma pozwolić również w sposób nowoczesny prowadzić gospodarkę odpadami. To ma przełożyć się chociażby na cenę, którą mieszkańcy za wywóz i utylizację zapłacą. Chcemy przygotować miejsca na odpady, które zaczną na siebie pracować. Jeżeli jeden mieszkaniec, to badania z 2020 roku, produkuje 340 ton odpadów rocznie, to dobrze byłoby, żeby te odpady nie zalegały i nie powodowały degradacji środowiska, ale zostały zamienione na energię. Samorząd nie działa przeciwko mieszkańcom, ale działa dla mieszkańców. Dziś jeszcze trudno oszacować, kiedy instalacja może powstać i dalej rozpocząć swoją pracę. Podobne rozwiązania w Polsce kosztują około kilkudziesięciu milionów złotych. Metropolia chce przejąć tramwaje śląskie, ale nie wszystkie miasta są chętne, a przynajmniej na razie. Podczas wczorajszego zgromadzenia GZM władze pięciu miast wstrzymały się od głosu. To Katowice, Imielin, Kobiór, Mierzyncice i Siewierz. I to właśnie brak zgody tych pierwszych jest największym problemem. Paweł Jędrusik. Przejęcie tramwajów śląskich przez GZM nie jest nowym tematem. Metropolia chciałaby dzięki temu móc prowadzić większe inwestycje w spółce, ale najpierw musiałaby nieodpłatnie przejąć udziały poszczególnych miast. Podczas wczorajszego głosowania wstrzymały się Katowice, które są obecnie największym udziałowcem, mają 47% udziałów. Decyzja jest bardzo prosta. Dbamy o interes mieszkańców miasta Katowice i musimy się nim kierować przy każdym działaniu i to jest dla nas absolutny priorytet. W związku z tym sygnalizujemy, żeby akcje tramwajów śląskich pozostały w mieście Katowice przynajmniej do czasu zrealizowania tych najistotniejszych inwestycji, a myślę tutaj choćby o tak dużej inwestycji, tak niezwykle istotnej dla naszych mieszkańców, jak tramwaj na południe. Co ciekawe, w niektórych miastach zostały już przegłosowane uchwały w tej sprawie. To m.in. Chorzów, Dąbrowa Górnicza czy Świętochłowice. To jest proces, który może być rozłożony na lata. Też nie wszystkie gminy pewnie zdecydują się, a jeżeli nie, to tutaj nic się nie dzieje. Ten proces może przebiegać w najbliższych latach. Różne uchwały podejmowane są w miastach w różnym terminie. I tutaj nie stoi na przeszkodzie, żeby część gmin przekazała wcześniej, a część w późniejszym terminie. Tyle, że Katowice są zainteresowane wykupem akcji Dąbrowy Górniczej. To 4%. Gdyby to zrobiły, stałyby się większościowym udziałowcem i same mogłyby decydować o losach tramwajów śląskich. Jeszcze 2 tygodnie i Śląska Karta Usług Publicznych znika. Z końcem września system zostanie wyłączony. Pasażerowie będą korzystać z aplikacji Transport GZM, a wszystkie ich dane mają zostać przeniesione. Karolina Komada. Od przyszłego miesiąca pasażerowie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii będą mogli w pełni korzystać z nowego systemu Transport GZM. Jednak zanim to nastąpi, muszą przygotować się na kilka utrudnień. Zaczynamy od wyłączenia możliwości zamawiania nowych kart ŚKUB. Od dziś nie można tego zrobić już przez portal, a od 22 września zablokujemy tą możliwość również w punktach obsługi pasażera. Jeśli komuś karta kończy się we wrześniu tego roku, spokojnie może jej używać do końca miesiąca, a 1 października będzie mógł już wyrobić nową metrokartę. Pasażerowie, którzy mają ważne bilety, szczególnie długookresowe, dalej mogą z nich korzystać do końca miesiąca, nawet jeśli system ŚKUB będzie całkowicie wyłączony. Dodatkowo muszą pamiętać, że po 22 września zostanie wyłączona możliwość korzystania z tak zwanych e-portmonetek. Jednak pieniądze będą mogły być przeniesione do nowego systemu. Na co wszyscy pasażerowie najbardziej czekają, czyli od 1 października będzie dostępna taryfa start-stop, a w niej bilety o krótszym czasie obowiązywania, 5, 10, 15 minut. W tym ten bilet 5-minutowy, który docelowo kosztować będzie 2 zł, w ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące będzie dostępny zaledwie za złotówkę, a mówimy o biletach normalnych. Bilety ulgowe będą jeszcze odpowiednio tańsze. Migracja systemu potrwa do końca miesiąca. Pasażerowie mogą dokonać wszelkich zmian w punktach obsługi pasażera lub bezpośrednio w systemie Transport GZM. Laboratorium Mediów Tauron Lab to miejsce, które łączy sztukę i naukę.
Miejsce wyróżnia się zastosowaniem najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii, które dają niespotykane dotychczas możliwości twórcze artystom oraz naukowcom. Podczas uroczystego otwarcia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pomysłodawcy z fundacji Soundscape zaprezentowali sprzęt i pierwsze projekty. Karolina Komada. Połączenie technologii i sztuki w jednym miejscu przenosi słuchacza w inny świat. Nowo powstałe laboratorium nowych mediów Tauron Lab zapisze się w historii polskiej muzyki i nauki. Tak mocno wyposażone i laboratorium nowych mediów, z takim zapleczem i z taką kadrą, która wie, jak tego używać, bo to jest bardzo ważne. To, że się ma sprzęt i pieniądz, że tak powiem, nie znaczy o tym i nie świadczy o tym, że potrafimy go używać. A tutaj jest ta wyspecjalizowana kadra, tutaj są profesjonaliści, którzy będą wprowadzali w ten świat ludzi, którzy będą chcieli z tego korzystać. Podczas konferencji zaprezentowano również jedyny w Polsce instrument, jakim jest tonarium. Różne jego elementy były tworzone w kilku krajach, a dodatkowo zaplecze audio w połączeniu ze studiem filmowo-eksperymentalnym dają artystom wiele możliwości. Pierwsi muzycy i naukowcy spędzą miesiąc w laboratorium, tworząc dźwięki. Na pewno tak nowe rozwiązania technologiczne stawiają kompletnie nowe wyzwania i artyści mogą w inny sposób podejść do tworzenia muzyki, czy nawet nie muzyki, a zdarzeń dźwiękowych, czy nawet instalacji sztuki, gdzie mogą rozmieszczać obiekty dźwiękowe w przestrzeni, no i zapraszać do wejścia w jakiś inny świat, czasem surrealistyczny. Stworzenie laboratorium w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach daje szerokie pole do eksperymentów, zwłaszcza, że działania w obszarze audiosfery są w szkole obecne od dłuższego czasu. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób tutaj nasza infrastruktura mogła się przydać pod taki projekt i okazało się, że idealnie jakby zespoliły się te oczekiwania z naszymi możliwościami. Także my robimy krok cywilizacyjny, mówiąc wprost, w Akademii. To otwiera na pewno taki wyobraźnię też na to, co można zrobić wśród studentów, wśród pedagogów. Dla mnie to jest najbardziej cenne. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych, ministerialnych, a także dzięki wsparciu partnerów. Jestem bardzo miło zaskoczony, że można takie fajne eksperymenty wykonywać z dźwiękiem, jak nie tylko z dźwiękiem, ale również z obrazem. Bardzo się cieszę, że całe to laboratorium, to co Tauron robi dzisiaj dla społeczności lokalnej, będzie miało w przyszłości efekty dodatnie, korzystne w ogóle dla ludzi, dla mieszkańców tutaj, jak i dla artystów. W laboratorium planowane są liczne rezydencje artystyczne, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz eksperymentalne projekty z zakresu nowych mediów i dźwięku. Zapraszam na pełen obraz dnia w Silesia Flash o 23.00.